Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź król. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Gromadzimy się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, aby właśnie w tym roku, w roku wiary, dziękować za 25 lat beatyfikacji błogosławionego honorata, patrona zawierzenia i wytrwania, patrona Nowego Miasta, patrona diecezji łowickiej. Błogosławiony honorat jest tym, który nigdy nie opuszcza człowieka i dobrze o tym wiecie, ile łask, które tutaj składaliśmy przed nim, zostało za jego wstawiennictwem wyproszone. Dziękujemy za ten dar błogosławionego kapucyna, który nieustannie oręduje za nami. Ojcowi i bracia kapucynów, przewielebne siostry,
córy, ojca kamrata. I wszyscy, którzy modlicie się z nami, wielką uroczystość błogosławionego ojca w Nowym Mieście u ojca kapucynów. Jeszcze raz pragnę położyć na wierzchu waszego serca moje wyznanie i moją radość, że mogłem dziś być w Nowym Mieście u ojców kapucynów i ukrewnąć przed relikwiami i przed ołtarzem błogosławionego ojca Konrada. Przepraszam was, że mój głos jest życzliwy, że mój głos jest chrapiący. Pomódlcie się, może Pan Bóg przywróci mnie jeszcze, ale chcę, żebyście słyszeli to, co mówię sercem. Prosiłem ojca Kustosza i rodzinę kapucyjską. Zacznijmy dziś mszę świętą od pomnika ojca Konrada. I stamtąd przyjdźmy z modlitwą, aby sprawować ofiarę dziękczynną. Zasłuchałem się w dzisiejszą Ewangelię Świętą. Bardzo lubię przypowieści Pana Jezusa. To jest taki gatunek literacki, gdzie autor, mówiąc, pokazuje wszystkim znany obraz, ale żeby dobrze na niego patrzeć i dobrze go odczytać, to trzeba się zamyśleć. Ja jestem winnym krzewem, a wy jesteście latorośle, gałązki z tego roku. Wszyscy, którzy w ogródku mają choć jeden krzak winnego krzewu, to wiedzą, że korzenie winnego krzewu są tak wielkie jak gałęzie. Jeśli we mnie trwać będziecie, będziecie przynosić owoc. Dzieci moje, bez mnie nic dobrego uczynić nie możecie. Trwajcie więc w mojej miłości. Wszelka gałąź, która nie tkwi w innym krzewie, będzie wyrzucona i spalona.